Instalacja pasów Power Twist Plus. Demontaż. Obróć pas do góry nogami. Odegnij go w tył jak najmocniej, a następnie przekręć koniec segmentu o 90 stopni równolegle do otworu. Wyciąg koniec przez otwór, a następnie manewruj pasem tak, aby koniec wyszedł przez pozostałe dwa segmenty. Montaż. Ustaw pas końcami do zewnątrz. Następnie umieść koniec w ten sposób, aby przechodził przez dwa kolejne segmenty jednocześnie. Zegnij pas kciukiem, tak aby koniec przeszedł przez kolejne dwa segmenty. Upewnij się, że wszystkie segmenty na całej długości pasa są w tej samej pozycji. Przekręć pas do góry nogami, tak aby końce segmentów znalazły się wewnątrz. Jak odmierzać prawidłową długość? Owiń pas w miarę ciasno wokół kół, tak aby końce segmentów z jednej strony nakładały się na otwory z drugiej strony pasa. Rekomendujemy zaznaczenie miejsca styku markerem w celu upewnienia się później, że prawidłowa ilość segmentów została usunięta. Następnie zdemontuj segmenty, które zaznaczyłeś wcześniej markerem. W celu zapewnienia prawidłowego napięcia pasa, policz ilość segmentów, a następnie wyciąg jeden z 24 w przypadku sekcji Z, A i B, a w przypadku sekcji C i D należy wyjąć jeden z 20 segmentów. Aby usprawnić ten proces, zauważ, iż co dziesiąty segment jest oznaczony strzałką. Instalacja. Ustal kierunek pracy napędu. Pas musi pracować zgodnie z kierunkiem napędu oraz kierunkiem strzałek, które znajdują się na pasie. Odmierz pas na odpowiednią długość i złącz go. Następnie załóż na mniejsze koło. Nawiń pas na większe koło, wolno poruszając motorem. Może się wydawać, że pas jest bardzo mocno napięty, ale jest to prawidłowe. Sprawdź, czy wszystkie segmenty są w tej samej pozycji, czy któryś się nie przekręcił. W przypadku napędów z większą ilością pasów poleca się przesuwanie pasa po kolejnych rowkach od zewnątrz do wewnątrz. Korekta napięcia. Jak wszystkie pasy gumowe i segmentowe, Power Twist Plus wymaga korekty napięcia. Zaleca się, aby korekta miała miejsce od 2 do 24 godzin po założeniu pasa. Korekta będzie zależeć od mocy urządzenia i nie zawsze jest wymagana w przeciągu pierwszej doby. Zaleca się okresowe inspekcje prawidłowego napięcia pasa.